Dzień dobry przede wszystkim. Myślę, że wie pan co, no ciężko ocenić. No, piłka, gramy mecz z 90 minut, tak? To, że sytuacja była klarowna, ale też szkoda rzutów wolnych, które mieliśmy też w pierwszej połowie. Nie do końca dobrze bite. Porożnie wyklarowała sytuacja. Tomek Kowalski wyszedł sam na sam. Szkoda, że nie strzelił, bramkarz go wyczuł. Ale dalej było 0-0, tak? Dalej było 0-0. Możemy sobie teraz gdybać i tysiące scenariuszów wymyślać. Bramka nie padła, padła za to chwilę potem dla Elany. Potem druga i jest 2-0 do przerwy. W drugiej połowie próbowaliśmy coś stworzyć. No niestety nie udało się, nie było tych sytuacji zbyt wiele. I Elana ma 3 punkty, a my nie. Z czego jesteśmy bardzo niezadowoleni. Jesteśmy źli, bo szliśmy otwarcie, chcieliśmy grać w piłkę, chcieliśmy kontrolować wydarzenia. I myślę, że do 30 minut nam się to udawało. I nagle sytuacja out. Ktoś nie pokrył, ktoś biega i jest 1-0 z niczego tak naprawdę. Tak, gdzieś ta nasza czujność została uśpiona. Szkoda, ale wynik końcowy ma znaczenie, nic innego. Tyle z mojej strony. O co pan apelował w przerwie tego spotkania do swojego zespołu? Może pan zdradzić, czy nie? No to tak naprawdę to po tych patrząc na tą pierwszą połowę, poza tymi dwoma sytuacjami dla Elany, gdzie zdobyła bramki. W drugiej, pierwszej nie do końca nie widziałem, ale druga, no, był błąd komunikacji między stoperem a bramkarzem, który wołał moja, no niezbyt dobrze chyba obliczył te metry. Robi się 2-0, naprawdę ciężko się przyczepić do czego, bo chłopacy realizowali to, co sobie założyliśmy przez pierwsze 30 minut do tej sytuacji na 1-0, więc naprawdę tutaj większych korekt w naszym planie na mecz nie było, tak? No bo to wychodziło i mieliśmy kontrolę, Elana nie miała zbyt wiele z gry, no ale niestety gdzieś przespaliśmy i Elana zdobyła bramkę. To znaczy mecz był rozgrywany może ciut inaczej niż ten, który graliśmy w środku tygodnia, gdzie Gotlica była całkowicie wycofana, ale Kalisz sięgnął bardzo, bardzo twardo, piłkę grali wysoko, też tego żeśmy się spodziewali, bo jest to drużyna, która przecież zajmuje piąte miejsce w tabeli. Także to był otwarty mecz z jednej i z drugiej strony i jedni ludzie czekali na to, żeby wykorzystać jakąś sytuację i żeby zrobić tą bramkę. No, tak jak mamy w bramce bramkarza po to, aby bronił, tak, że tą sytuację wybronił, tak mamy napastnika po to, żeby strzelał. Filip strzelił 2 bramki. Łatwiej to wcale może nie zmieniło tego meczu, bo wiadomo było, że przeciwnik będzie nacierał. Tak też było, powinniśmy strzelić natomiast spokojnie trzecią bramkę w drugiej połowie i zamknąć ten mecz. A tak, przy 2-0 jest zawsze trochę nerwów. Wydaje mi się, że całkowicie zasłużone zwycięstwo. Znaczy ja nie wiem, bo nie widziałem tego na powtórkach. Może pan rozmawiał z Maciejem Misiakiem? Wiemy, o czym mówimy, o tej bramce na 3-0. Czy tam była ręka, czy jej nie było? Nie rozmawiałem z Maciejem jeszcze na ten temat. Nie mam pojęcia, czy była ręka. Jeżeli sędzia to zauważył, to wydaje mi się, że był 100% pewny i by się na pewno nie wygłupiał. Także jeżeli tak było, no to cóż, tak to było. Proszę, jeszcze zapytam ostatnie pytanie. 8 dni, 3 zwycięstwa, żadnych straconej bramki. To najlepsze 8 dni pana w Elanie? Nie. Każdy dzień jest dla mnie bardzo fajny i nie żadne 8 dni, także jestem już przeszło rok, każdy dzień jest dobry, robimy postępy i oby tak dalej. Każdy dzień jest natomiast obarczony bardzo dużą ilością pracy i dzisiaj też to było bardzo trudny mecz. Gratulacje też dla przeciwników, gratulacje dla moich.